Witam Państwa serdecznie w pierwszy dzień świąt, niezależnie od tego, kto jak uznaje ten czas, czy jest wierzący, czy niewierzący, w każdym razie 25 grudnia w kolejnym Tomografie. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału, zapraszam do polubienia nas w innych mediach społecznościowych. Wszystkie linki macie Państwo w opisie tego programu. A z okazji właśnie tego dnia, właśnie tych świąt, chciałbym z Państwem porozmawiać na temat filantropii. Filantropii, która nie jest zjawiskiem nowym, ale na pewno zyskuje nowe cechy i cechy, które dużo niestety o nas jako o społeczeństwie mówią. Na pewno spotkaliście się Państwo z pojęciem crowdfundingu, czyli tych zbierania środków w internecie na różne cele. Często są to cele szczytne, na przykład na jakąś operację, na przykład na spełnienie jakiegoś marzenia, na przykład na zrealizowanie jakiegoś ambitnego celu, ale też coraz częściej mamy taki crowdfunding, który możemy uznawać za pewnego rodzaju szyderstwo. To znaczy ludzie zbierają na coś, co po prostu jest jakimś tam ich kaprysem. Coraz częściej i z takimi zbiórkami się spotykamy. Niezależnie od celów tych zbiórek, mamy do czynienia ciągle jednak z tym zjawiskiem tytułowym, czyli właśnie filantropii. Filantropii, która przez wielu myślicieli w historii była tak naprawdę krytykowana. To nam się wydaje, dzisiaj jest nam to przedstawiane, jako coś dobrego, jako coś, dzięki czemu widzimy, że ktoś ma naprawdę dobre serce, że tak naprawdę taką dobrą duszę, że on chce ludziom pomagać, ale czy to czasem nie jest, proszę Państwa, zwłaszcza dzisiaj, gdy mamy tak rozwinięte media społecznościowe, czy w ogóle środki masowego przekazu, czy to nie jest coś w rodzaju takiego nowoczesnego odpustu? Bo zwróćcie Państwo uwagę, bardzo często przodują w tych wszystkich akcjach właśnie zbierania, pomocy, przekazywania środków, darów, pieniędzy ci wszyscy ludzie, którzy dysponują ogromnymi majątkami, którzy kojarzeni są zwłaszcza przez współpracowników ze swojej surowości, z tego, że znęcają się nad nimi, z tego, że nie przestrzegają praw pracowniczych, to jedna strona medalu, ale nie dbają nawet o ludzką godność. Jest to dla nich taka forma odpustu, że owszem, dobrze, zgnoję tych swoich 10 współpracowników, no ale przecież miliony ludzi zobaczą, jak to przekazałem 100 tysięcy złotych na taki czy inny cel. To zresztą mamy taką scenę, którą tutaj polecam może obejrzeć ze znanego polskiego filmu. Ja byłem bardzo niespokojny o pańskie zdrowie. To bardzo niepoczciwie zostawiać swoich przyjaciół w takiej długiej niepewności. Ja się grubo za panem stęskniłem. No, dziękuję. Pan jesteś bardzo dobry człowiek. A kto może inaczej o mnie mówić? Ja wczoraj 25 rubli dałem na kolonie letnie. Patrz pan, to jest wydrukowane. Co z naszą wełną? Ale proszę Państwa, to nie wszystko, co warto zauważyć w tym zjawisku. Bo to się stało coraz bardziej taki jeden wielki biznes. Znaczy te wszystkie portale crowdfundingowe, które zbierają procenty od tego, co im wpłacimy, to już dziś jest naprawdę ogromna inwestycja, ogromne przedsiębiorstwa. To się stało sposobem na zarabianie pieniędzy. Zarabianie pieniędzy na naszej dobrej woli, bo chcemy przekazać część ciężko przez nas wypracowanych środków na jakiś dobry cel. Co więcej, te cele też są coraz częściej nadużywane. Słyszeli przecież Państwo o aferach, gdy ktoś zbiera na te przysłowiowe chore dzieci, a później się okazuje, że tak naprawdę te środki defrauduje. Jaka w tym jest podłość? Podwójna. Bo przecież my, oszukani w ten sposób, następnym razem grubo się zastanowimy, czy rzeczywiście chcemy wpłacić na taki cel. Czy rzeczywiście ta nasza symboliczna złotówka pójdzie na leczenie tego dziecka, czy po prostu zostanie przez kogoś spożytkowana w zupełnie innym celu. Ale jeszcze o czymś chcę powiedzieć, bo właśnie tego dnia, właśnie przy takich okazjach powinniśmy się też zastanawiać nad sobą jako nad wspólnotą. Bo czy popularność tego rodzaju filantropii nie świadczy, proszę Państwa, o nas jako o tej wspólnocie źle? Dlaczego my w czasach rozwiniętych technologii, w czasach, gdy
ta stopa zwrotu inwestycji jest tak ogromna w porównaniu do czasów historycznych. Dlaczego my nie potrafimy zorganizować sobie efektywnego systemu opieki zdrowotnej, dzięki któremu nie musiałyby istnieć tego rodzaju akcje, dzięki któremu żadne dziecko nie byłoby skazane na dobrą wolę jakiegoś milionera, czy w ogóle na dobrą wolę nas, internautów, tylko byśmy po prostu mogli takie konieczne do uratowania życia, czy konieczne do zdrowia operacje finansować. Z tym chciałbym Państwa zostawić. Bo skazujemy się trochę właśnie na tą różność filantropii, skazujemy się trochę właśnie na to, by robić taki nowoczesny odpust, ale tak naprawdę chyba nam z oczu ucieka cel tego wszystkiego. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy tomograf. Czekam na Państwa komentarze, może pomysły, co z tym fantem zrobić. I wszystkim życzę spokojnego wypoczynku. Myślę, że to akurat mogę w sposób otwarty do każdego z naszych widzów powiedzieć. Żegna się Tomasz Jankowski. Zapraszam na kolejne nagrania na Wbrew Cenzurze.